plaża usłana mam zdanie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was w dzisiejszym filmie. Dzisiejszy specjalny gość Łukasz z kanału Zwrot na Skarb. Link do kanału znajdziecie oczywiście w opisie. I dziadzio Lesio. Dzisiejszy wypad to poszukiwania nad jeziorem w miejscowości Makowo. Będziemy prowadzić poszukiwania na starej plaży i spodziewamy się skarbów. Na pewno. Na pewno. A co znajdziemy, to zobaczycie w tym odcinku. Tak jest. Łukasz przemierza Polskę i nie tylko, i cały świat takim oto busem z charakterystycznym logo, z psiakiem w tle. Borysa często zabiera ze sobą? Zawsze, praktycznie zawsze. No dzisiaj akurat nie mam, ale to dlatego, że tutaj dużo ludzi chodzi i nie chciałem go męczyć, ani siebie męczyć psychicznie. Ale tak, to nieodłączny element zielonego busa. Leszek dzisiaj będzie prowadził poszukiwania na magnes, ale również też zabiera ze sobą wykrywacz metali. Dzisiejsze poszukiwania są w bardzo trudnym terenie, na plaży, która de facto została już mocno przeszukana, ale zawsze nas ściąga, bo okazuje się, że za każdym razem zaskakuje. Dlatego dobraliśmy do tego miejsca odpowiedni sprzęt. Ja będę pracował z usem dwójką, jak już wiecie, to praktycznie zawsze mi towarzyszy, a Łukasz dzisiaj z Rutusem Versą. W takiej formie, że została zamontowana tutaj najnowsza cewka 24 cale i też słuchawki do poszukiwań do wody. Łukasz będzie miał pierwszy raz styczność z tym wykrywaczem. No i też jestem ciekawy jego opinii, jak zaopiniuje ten detektor, który uważam, że jest dobry. A czy jest dobry dla Łukasza, to się okaże. No, jest lekkim wykrywaczem, jest bardzo takim intuicyjnym, same ustawienia z nim są też bardzo proste. Czyli coś dla mnie. Coś dla ciebie. Prosty i skuteczny. Od parkingu musieliśmy przejść 150 metrów przez takie krzaki, żeby dotrzeć do tego pięknego, zapomnianego miejsca nad jeziorem Jeziorak. I tutaj właśnie będziemy prowadzić te poszukiwania. Łukasz już gotowy. Za chwilę odpali detektor i wejdzie, tak jak ja, do tej jakże czystej wody. No to czas rozpocząć poszukiwania. Wszedłem od razu na głęboką wodę, żeby wyhaczyć te sygnały, których jeszcze nikt nie dopadł. Łukasz już wyciąga swoje pierwsze znajdki z wody. Tak jest, pad kapselek i malutka folia aluminiowa, także strasznie czułe. I to dość głęboko. I jest sygnał, a tym sygnałem jest moneta. Jeszcze nie wiem dokładnie co. A, schodzi. Schodzi ten syf i to jest, zaraz zobaczymy co, 20 groszy. A w międzyczasie Leszek rzuca magnesem tutaj z tego pomostu. Zejdziemy zaraz niżej i zobaczymy, co mu wchodzi na magnes. Te miejsce, gdzie jesteśmy, po prostu jest cudne, niesamowite, klimatyczne. Można tutaj używać samych dobrych słów, ale zaraz zobaczymy, czy coś tutaj darzy na tym magnesie. Wychodzi coś? Dwa haczyki, łyżeczka, kapselki. Zajrzyjmy do tego wiadereczka, bo tutaj jest cała skarbnica z tego miejsca. Jest łyżeczka jedna, jest druga, jest twister, także coś tutaj jest.
teraz idziemy do siebie, żeby prowadzić dalej poszukiwania, ale najpierw trzeba się wdrapać na taką skarpę. O, ile tu jest tych schodów, jak stromo. A w międzyczasie Łukasz tutaj wyszukuje tego sygnału, który wyciągnął z dna tej wody. Nie ma, panie. Nie ma. Ale jest monet za to dużo. Perelowskich, gwoździ. I tak naprawdę to dno ciągle nie jest wyczyszczone. Złoty PRL. Poszukiwania w wodzie to nie taka prosta sprawa. To osoby, które nie miały styczności z poszukiwaniami, nawet nie mają świadomości, że taki sygnał jest bardzo ciężko namierzyć i go wydostać. Nie jest to tak szybko. Wszystko wymaga czasu i cierpliwości. Ale tym razem drugie pociągnięcie i może się uda wyciągnąć ten sygnał. Nie wiem, chyba poszedł mi głębiej jeszcze. Ja szukam. Szukam. Lechu tutaj chodzi. Tak? No. I trzecie podejście. Może się uda teraz. Jest. Chyba drut. Ja, ale jak kolczyk wygląda, jak pierścionek. Jest. I zobaczcie, czwarte prawie podejście i dopiero wyciągnięty taki drobiażdżek z wody. No. A w miejscu, gdzie prowadzimy poszukiwania, taki pomost zapomniany już chyba przez wędkarzy z napisem nie cumować. Potężny sygnał. Pierwsze podciągnięcie, zobaczcie, i co wyszło. Zaraz pokażę wam to z bliska. Na pewno jest to 20 zł, ale wspólnie to razem obczyścimy. Piękny sygnał, walił jak nic. Dopóki to jest świeżo wyciągnięte, to jeszcze można trochę tego syfu zmyć, żeby ładnie wam pokazać, jak ta monetka wygląda z bliska. No coś tam schodzi z jednej strony, zobaczymy jak z drugiej. Ach, widać facjatę Marcelego, widać też nominał. Trzeba doczyścić, żeby zobaczyć jeszcze rocznik. Oczyszczamy, doczyszczamy. Jest to rocznik, nie widać który. A tymczasem Leszek się spakował i przenosi się na inną miejscówkę,
zadowolony z swoich poszukiwań. Tam pozamykali, nie ma dojścia. Co najciekawszego? Nóż? Ale taki do kanapek, nie? Schabowy nóż. Do krojenia schabicków Nówecka. Odwiedziła nas grupa znajomych swoim jachtem Anną. Do zobaczenia, na razie. Wjechały do nas księżniczki na koniach. Zobaczcie, piękny widok. A, przywitanie. Cześć, cześć. Też się cieszymy. Nie chce coś wejść do wody. Ochłodził się i wraca. Tak, tak. Zobaczcie, jaki piękny widok, który daje nam też prześwietlenie słońca w tych murach. A Łukasz tam sobie wyciąga coś z tego sita. Pewnie jakieś ciekawe znajdki. Zaraz tam zobaczymy, co w międzyczasie on znalazł. Baziko. PRL. PRL. I odjechały dziewczyny na swoich rumakach. A ja się biorę dalej do poszukiwań. Leszek ma jakiś sygnał, zaraz zobaczymy, co to jest. Pinpointerek i będzie wiadomo. O, coś tam jest, coś jest, coś jest, coś jest. Kapsenek ładny. Kapselek ładny. Męczę się z tym sygnałem. A co to jest? Folia. Tradycyjnie na takich plażach jest mega dużo zawleczek. Każdy lubi chmiel. I jest kolejny sygnał i kolejna znajdka. Tym razem 10 zł PRL. Łukasz na początku miał rację, że tu będzie sypało PRL-em. No i tak sypie. Zobaczcie sami. Kolejny sygnał. I myślałem, że to jest moneta, bo tak pięknie wyglądała, a to niestety... kapsel. Ale powiedzcie sami, czyż z góry nie wygląda jak zabrudzona moneta? Chłopaki już kończą na dzisiaj poszukiwania. Zaraz zrobimy małe podsumowanie, co tam się udało znaleźć. Łukasz wysypie swoje skarby. 5 kilo tego. Ja pierdolę. Zobaczcie. I to jest 2 godziny chodzenia w wodzie. Skarby z jezioraka. Pomału się to wszystko czyści, czyści, czyści i ciągle coś wychodzi. Żelazo, sporo monet, nie? Różnej maści. No, współczesnej i stare. No to dowaliłeś z tymi monetami. Duża liczba i duża ilość. To było srebro. Nie chcę być pazerny, ale... Srebro to srebro. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzę. Cztery, zobaczcie, cały czas. Cały czas wybierane monety. Ta plaża. To
Ja się za bardzo nie mam czym pochwalić, ale ja więcej latałem z kamerą niż szukałem. Ale to jeszcze dzień się nie skończył. Plaża usłana monetami. Także zobaczcie sami, ile tego wyszło, różnej maści. Złotówka nawet. Około 20 monet u Łukasza. No i udany test, czy nieudany? Ja powiem szczerze, że jestem mega zadowolony z tej... Z Rutusa Wersy. Wersy właśnie, z Wersy. Naprawdę bardzo fajnie się z tym chodzi, dźwięki są przyjemne, nie ryją głowy. Bo naprawdę miło się tego słucha, dodatkowo no jest mega czuły. No i ma ten coś jak Excalibur prawie, że wiesz, że leżą gwoździe czy coś i przejdziesz i on słyszy gwoździe, wracasz i słyszy już coś pod gwoździami. Tak powychodziły mi te złotówki, że brzęczało na gwoździe, a po ponownym poprawieniu wychodziła już jakby moneta. Także no ja mega polecam, naprawdę fajne urządzonko jak na jeden raz. To jestem strasznie zadowolony, także wbijajcie do Krzyśka i bierzcie póki ciepły. Kończymy poszukiwania na tej pięknej i uroczej plaży. Miejsce niesamowite i bardzo obfitujące w monety, zwłaszcza z tego okresu PRL-owskiego. Zasada jest taka, najpierw trzeba sprzątnąć te monetki, które są na zewnątrz i to oczywiście śmieci, a później wychodzą te ciekawsze rzeczy. My pracujemy najpierw na tym pierwszym etapie, na tym pierwszym poziomie, sprzątamy to, co widzieliście na filmie. Ale mamy nadzieję, że jak tutaj będziemy wracać, to trafi się też coś ciekawego w postaci chociażby jakiejś złotej zawieszki, łańcuszka, czy też może obrączki. Dzisiejsze poszukiwania w tym pięknym i uroczym miejscu i bogatym znaleziska będziemy kończyć. Ja będę żegnał się z Łukaszem, ale z wami się jeszcze nie będę żegnał, ponieważ jadę na kolejne miejsce, na kolejne poszukiwania. Pamiętajcie, wbijcie do Łukasza na kanał, zwrot na skarb. Powtórzę, żeby nie było pomyłki. Łukasz jest tak samo pasjonatą jak ja historii, poszukiwań. Tam znajdziecie też przygodę, znajdziecie dużo znalezisk i nie tylko. Prawda? Prawda. Zapraszam serdecznie. Tak. Dziękuję. I też, tym akcentem... Też łysy, też w okularkach. I tym akcentem kończymy pobyt w tym miejscu. Ja uciekam dalej, także do zobaczenia. Dziękuję wam jeszcze raz. Piąteczka, chłopaki. Piąteczka. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Siema. Jedziemy nad morze. W związku z tym, że nie mogłam uczestniczyć z chłopakami na poszukiwaniach, a dzień się jeszcze nie skończył, postanowiliśmy razem, że pojedziemy nad morze i będziemy prowadzić tam poszukiwania. Nad morzem spędzimy nockę w naszym busie. Natomiast zdecydowaliśmy, że będzie to stegna, ale bardziej martwi mnie to, że im bliżej tutaj północy, im bliżej miejsca naszych poszukiwań, tym bardziej się rozpadało. Zobaczymy, jak przywita nas stegna. No i tak piękna pogoda przywitała nas na plaży w stegnie. Oby się tylko nie rozpadało. Oby się nie rozpadało. My za chwilę będziemy rozpoczynać poszukiwania na tej plaży. Jest tutaj jeszcze bardzo dużo ludzi, ale jakoś gdzieś tam znajdziemy też swoje 2 metry kwadratowe, żeby odpalić wykrywacze i poprowadzić poszukiwania. A to, co znajdziemy dzisiaj, obejrzycie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie jakiegoś lajka taktycznego i komentarz. A komentarz może być w stylu, co uda nam się znaleźć, a co zobaczycie w kolejnym filmie, co zaprezentujemy, prawda? Prawda. Także do zobaczenia, my uciekamy, bo czas goni, zaraz będzie wieczór, a chcemy jeszcze trochę poprowadzić tutaj poszukiwania.
Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.